Dzień dobry Państwu i witam wszystkich moich kolegów i koleżanki. Nawet tych, których nie znam, którzy mnie znają. Jestem już tak naprawdę pod koniec studiów. Zaraz wychodzę z tej uczelni z wykształceniem magisterskim najprawdopodobniej, jeżeli się uda. Dlatego chciałabym mówić o jak najbardziej konkretnych formach, które widzę, które można by ewentualnie wprowadzić. Chciałam się odnieść do takiego krótkiego wystąpienia profesor Ewy Graczy, które miało miejsce po wystąpieniu sławetnym pani Ewy Nawrockiej. Mówiła pani o tym, że dobrze by było nawiązać jakiś kanał porozumienia pomiędzy studentami a dyrekcją. Ja proponuję właśnie utworzenie takiej mini instytucji grona studentów na naszym kierunku, bądź na każdym kierunku, które będzie się spotykało i tak tutaj odwołuję się również do tekstu dr Moniki Pokiniec, będzie składał jakieś sprawozdanie. Z tego co, znaczy nie wiem na ile jest to wykonalne, bo sprawozdanie ustne, nie mówię o takim sztywnym pisanym sprawozdaniu, chociaż nie wiem na ile to jest możliwe, bo znany jest mi zapał moich kolegów studentów. Zawsze jest sesja, dlatego tutaj pustki już teraz. I dalej. Mamy takich wykładowców, których studenci po prostu nie znoszą. Tak. Są wykładowcy, którzy przychodzą na zajęcia, spóźniają się 10 minut, 45 minut plotkują, również obrażając studentów, mówiąc, że studentom się dobrze studiuje, bo nie muszą nic poza studiowaniem robić, bo nie muszą pracować. Potem przez pół godziny ewentualnie coś nam powiedzą, po czym zwalniają nas jeszcze 10 minut wcześniej. I żeby sprawdzić ewentualnie, czy taka osoba rzeczywiście powinna wykonywać swoje obowiązki, bądź powinna wykonywać je lepiej, proponuję cykl wizytacji. Osoby z zewnątrz, bądź jakiegoś pracownika naukowego z uczelni naszej, bo myślę, że jedna wizytacja by nic nie dała, musiałby to być cykl wizytacji. Miła była taka niespodzianka, znaczy nie chciałabym tutaj prowadzić jakiegoś systemu zastraszania, ale pozwolę sobie mówić dalej. Moje studia były podzielone na studia dwuletnich magisterskich na dwie ścieżki. Na językoznawczą i literaturoznawczą. No jednak w ciągu dwóch lat mieliśmy każdy ze studentów z konkretnej ścieżki tylko po dwa przedmioty. Dlaczego? Strasznie mnie to denerwuje, szczególnie to, że przyszłam na ścieżkę literaturoznawczą, a na pierwszym roku studiów magisterskich musiałam zdać z 6 egzaminów 4 z językoznawstwa. Tylko jeden z literatury. Proponuję takie rozwiązanie, że utworzylibyśmy 3 ścieżki. Literaturoznawczą, teoretyczno-literacką i językoznawczą i każdy ze studentów na przykład musiałby zaliczyć takie dwie ścieżki. Wydaje mi się, że to by było ciekawe. Podobne do systemu wybierania sobie zajęć na międzywydziałowych, indywidualnych studiach humanistycznych, czego też żałuję bardzo, że u nas nie ma. Te same fakultety są na moim kierunku otwierane co roku, na przykład fakultet Biblia w Młodej Polsce jest otwierany po prostu co roku przez 5 lat i w toku mojej specjalności na studiach, wiedza o filmie, przez 2 lata musieliśmy zrobić jakikolwiek fakultet filmoznawczy. No niestety, chociaż musieliśmy te zajęcia odbyć, one nie zostały otwarte. I to nie z innych pracowników, którzy mogliby je poprowadzić oczywiście. Został pod koniec otwarty wykład monograficzny, jednak wykład, tak jak pani profesor Ewa Nawrocka powiedziała, to nie jest to samo, co zajęcia. Poza tym na Polonistce prawie w ogóle nie mamy literatury powszechnej, a to tak na marginesie. Rok 90 osób podzielono na 3 grupy i proponowałabym uprzedzać wykładowców, żeby niektórzy z nich potem się na nas nie wyżywali, że jest nas taka duża ilość i nie kazali nam wychodzić w momencie, kiedy te zajęcia są na przykład przydzielone mojej grupie, tak? Ja muszę z nich wyjść, chociaż to są jedyne zajęcia, które według planu mogę zaliczyć. Jeżeli nie możemy zrobić egzaminów wstępnych na studia licencjackie, co nie jest zależne tylko od naszego uniwersytetu bądź kierunku, bądź wydziału, powinniśmy mieć egzaminy wstępne na wszystkie studia magisterskie. No na moje odbywało się tylko to niestety za pomocą konkursu dyplomów, papierów i tym podobne. I ostatnia rzecz, nie jestem jeszcze doktorantką, i myślę, że zresztą sobie tutaj nie palę mostów, bo chciałabym ją bardzo widzieć, to dla mnie naturalna droga edukacji. Na Wydziale Filologicznym, uwaga, jest w tym roku miejsce dla 100 doktorantów. Tak. I tak jak pani profesor Nawrocka mówiła o
Tutaj doktorantce polonistyki. Nie ma doktorantów polonistyki. Są doktoranci filologicznych studiów doktoranckich. I w tym momencie ja tak naprawdę nie mam co liczyć na pracę uniwersytecką w przyszłości. Nawet jeżeli przyjdę na studia doktoranckie z konkretnym pomysłem, który już posiadam, z realnymi możliwościami napisania tej pracy i z promotorem, który chce pociągnąć w cudzysłowie moją pracę, będę musiała studiować z osobami, które... I tutaj naprawdę znam taki przykład doktorantów, które nigdy w życiu nie pracowały, które nigdy w życiu nie dążyły do rozwoju jakiegoś osobistego, nie występowały na żadnych konferencjach, nie udzielały się w życiu akademickim. Takie osoby również są. I w tym momencie, przyjmując studiów doktorantów, przestajemy być elitarni, właśnie dążymy coraz bardziej do upowszechnienia wiedzy. To znaczy, bardzo cieszę się na pewno, że uniwersytet stara się dać możliwość studiowania, możliwość rozwoju tak wielu osobom, no ale niestety nie wszyscy z tego będą korzystali. Dziękuję.